Dzień dobry, Krzysztof Kamiński. Dzisiaj wydanie specjalne. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, pan Mariusz Zając, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Dzień dobry. Panie Mariuszu, dzisiaj wyjątkowy dzień, Państwa Święto, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok jest na korzyść frankowiczów. Jak pan generalnie by skomentował tę sytuację? Powiedziałbym hura i nareszcie. Nareszcie nie tylko my mówimy, że są to nieuczciwe kredyty, nieuczciwe produkty. Trybunał Sprawiedliwości powiedział wprost. Kredyty tak zwane frankowe, mówimy to o indeksowanych, denominowanych, waloryzowanych, mają w sobie ukryte, niedozwolone klauzule, niedozwolone zapisy. Po prostu ktoś wprowadził do umów coś, co nie powinno tam w ogóle nigdy być. I ta ich nieważność jest od momentu, kiedy umowa zostaje podpisana. Do tej pory sądy polskie wahały się, co z tym fantem zrobić. Teoretycznie powinny uznawać te umowy za nieważne. Natomiast próbowano przekonać, sami sędziowie siebie próbowali przekonać, że jednak istotą kredytu jest to, by bank zarabiał. A Trybunał Sprawiedliwości mówi nie. To klient ma tutaj rację i jeżeli nawet poszedł po kredyt, powiedział, że chce taką kwotę, to on oczywiście tą kwotę musi zwrócić. Ale jeżeli zarobek banku został w sposób bezprawny pobrany, te opłaty, raty były wyliczane w sposób niedozwolony, to klient ma dzisiaj możliwość zdecydowania, co z tym zrobić. Po pierwsze, oczywiście musi iść do sądu. W sądzie sędzia musi dzisiaj po tym wyroku powiedzieć, że tak w tych umowach są te klauzule niedozwolone. Są zapisy, konkretne paragrafy, które musimy wykreślić. I teraz ty, kliencie, możesz zdecydować, czy unieważnisz umowę, czy też ta umowa wolisz, by nadal funkcjonowała, ale z wykreśleniem tych rzeczy, które ci po prostu nie odpowiadają, które są bezprawne. I klient, jeżeli ma możliwość na przykład dalszej spłaty rat, może kontynuować tą spłatę kredytu, z tym, że oczywiście urealniona jest kwota faktycznego kredytu, czyli już nie mamy przeliczenia poprzez walutę, czy to franka, jena, euro, dolara, bo to nie tylko przecież były przeliczenia frankowe. I taki kredytobiorca może wtedy zdecydować, czy chce nadal to spłacać z oprocentowaniem, co jest bardzo ważne, z oprocentowaniem o LIBOR, jeżeli ten LIBOR był wprowadzony bezpośrednio do umowy. Jeżeli LIBOR nie jest wprowadzony do umowy, bo i takie są tak zwany stary portfel, to są kredyty, w których tak naprawdę zarządy banków decydowały o tym, jak to oprocentowanie kształtować. I wówczas się nie mówi ani o LIBORze, ani o WIBORze, ani o innym wskaźniku, tylko mówi się o, no mówiąc kolokwialnie, widzimisię zarządu banku. W takim wypadku, no to już tutaj klient może powiedzieć, właściwie to ja mam tylko marżę, czasem 0,5% i to wszystko, tak? I po przeliczeniu tego wszystkiego możemy tylko w taki sposób spłacać te raty, spłacać dalej te kredyty. Bo co jeszcze mówi TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości? Sąd polski nie może wstawić w zamian tych wykreślonych elementów z umowy nic innego. Nie może tego zamienić LIBOR-u na WIBOR, czyli wskaźnik ten wymiany międzybankowy, polski międzybankowy ten wskaźnik pożyczek. Nie może nic innego zrobić. Umowa została zawarta. Jeżeli przedsiębiorca, w tym wypadku bank, wprowadził do tych umów
coś niedozwolonego, to musi ponieść konsekwencje tego. Nie tylko zwrócić, ale jeżeli mu się to bardziej nie opłaca, to nawet ponieść koszty tego. To bank dzisiaj musi liczyć się z konsekwencjami. Dobrze, ale też, żeby wszyscy nasi widzowie dokładnie zrozumieli, nawet ci, którzy nie siedzą aż tak bardzo głęboko w temacie, zrozumieli, na czym właściwie polega, na czym polegały te nielegalne zapisy, na czym polegała ta abuzywność tych paragrafów? W umowach powiązanych z innymi walutami wprowadzono przeliczenia. Po prostu, no najprościej mówiąc, przeliczano kredyt złotowy, którym tak naprawdę są te umowy, są te kredyty, są kredyty złotowe, z pewnym przeliczeniem na inne waluty. I samo to przeliczenie, zastosowanie takiej właśnie, takiego mechanizmu jest już niedozwolone. I to jest stwierdzone przez polski sąd przy UOKiK-u. Tak? Przy UOKiK-u mamy sąd, który stwierdza nieważność tego typu zapisów. Takie wyroki dotyczyły mBanku, między innymi Millennium. Więc mamy to spektrum, znaczy już ten wachlarz tych niedozwolonych zapisów. I jeżeli jakakolwiek umowa, a 99% ma te niedozwolone zapisy, no to jej po prostu trzeba usunąć. Jedna niestety rzecz, musimy iść do sądu. I to jest coś, co oczywiście wielu boli, wielu uważa, że ich nie stać. Tutaj w tej chwili naszego stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zależy, by jak najwięcej ludzi poszło do sądów. Oczywiście składaliśmy i propozycje ustaw, rozmawialiśmy u pana prezydenta, rozmawialiśmy z rządami i Platformy wcześniej i PiS-u aktualnie. Składaliśmy propozycje Związkowi Banków Polskich, ogólnie bankom. Nikt nie wyrażał zgody. A były to propozycje, to trzeba zaznaczyć, były to propozycje kompromisowe. Na przykład zrównanie kredytów złotowych z frankowymi. Naprawdę, no, mieliśmy świadomość tego, że jakbyśmy dziś tak z propozycją wyszli, jaką dzisiaj kładzie na stół TSUE, to nikt by w ogóle z nami nie chciał rozmawiać. Ale nie chciano również rozmawiać właśnie przy tych propozycjach dużo bardziej łagodniejszych dla banków. A dzisiaj co banki mogą zrobić? Dzisiaj mogą wyłącznie zawiązywać rezerwy i KNF dzisiaj nie powinien dopuszczać, by banki wypłacały te uwikłane, bo nie są to wszystkie banki, trzeba zaznaczyć, te uwikłane w kredyty nie powinny wypłacać dywidend, zachowując je właśnie na wypłatę tych przyszłych roszczeń. I banki robią znowu kolejną rzecz, straszą podnoszeniem opłat. Ale dlaczego banki chciałyby przerzucić swoje błędy, tak naprawdę w jakimś stopniu popełniono przestępstwo przecież, bo wprowadzono do umów coś niedozwolonego, złamano prawo tutaj. I banki dzisiaj złamały prawo, znaczy złamały je 10 lat temu, a dzisiaj są z tego tytułu jeszcze pobierać korzyści. Tak nie może być. I TSUE też to wyraźnie mówi. TSUE mówi, musi być konsekwencja tych złych decyzji, jakie podjęły banki właśnie w tamtym okresie. I dzisiaj mam nadzieję, że z UOKiK-iem będziemy pracować i z KNF-em prawdopodobnie, bo to jest chyba, musi tak być, pracować nad rozwiązaniami, które nie dopuszczą banki do przerzucenia tych kosztów. To musi być, zresztą to nie będą koszty jednorazowe, to przez wiele lat będzie, tak jak dzisiaj mamy sprawy w sądach, które ciągną się po 5, po kilkanaście lat nawet. No w sprawach tych kredytów frankowych najdłuższą znam 8-letnią sprawę. I mniej więcej w tym czasie te sprawy będą orzekane, tak, nadal, 5-8 lat. Oczywiście kredytobiorcy mają możliwość pójść do sądu w czasie cały czas trwania tej umowy. Więc jak ktoś ma jeszcze 20 lat, to może też i za 20 lat pójść i to samo uzyska. Tylko efekt dla banku będzie dużo gorszy wtedy. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości zakłada dwie możliwości. Możemy mieć wtedy jakby kredyt, może być, uznajemy kredyt za złotówkowy, przeliczany po stawce LIBOR, bądź możemy anulować umowę. Przy tej drugiej opcji. Co by tak naprawdę to oznaczało? Czy to jest na przykład, czy to jest szansa dla tych, którzy stracili mieszkanie na odzyskanie pieniędzy, czy na odzyskanie, czy to jest możliwość po prostu dla tych, którzy stracili mieszkanie na odzyskanie tego mieszkania? Jak to wyglądałoby w praktyce, ten wyrok?
O unieważnienie mamy, tutaj Pan przedstawia jeszcze taką skrajną sytuację, kiedy już de facto nie mamy kredytu, tak? Czyli bank nam wypowiedział, albo co gorsza, my musieliśmy sprzedać mieszkanie lub bank poprzez komornika nam sprzedał mieszkanie i w takiej sytuacji mamy 3 lata od ostatniej, nazwijmy to, ostatniego kontaktu z bankiem, tak, formalnego kontaktu z bankiem, na to, by pozwać bank o zwrot tej różnicy, którą nam wypłacił. Czyli to ale to nie jest jeszcze unieważnienie, tak? Bo pan powiedział o czymś innym. Unieważnienie mamy w sytuacji, kiedy umowa nadal trwa. I tutaj, tak jak wspomniałem na początku, sąd daje, TSUE nam daje możliwość albo unieważnienia tej umowy i wówczas możemy się rozliczyć z bankiem. Bank nam, nie wiem, wypłacił 100 tysięcy złotych. Tyle wypłacił. Nieważne, o ile myśmy tam wnioskowali, nieważne, i są to już dalej przeliczniki, nieważne, od jakiej kwoty płacimy raty, bo to są naprawdę różne kwoty i na tym właśnie polega cały ten mechanizm niezgodny z prawem. Czyli powiedzmy, bank nam wypłaca 100 tysięcy, wypłacił 10 lat temu 100 tysięcy złotych, myśmy przez te 10 lat spłacili 120 tysięcy złotych. Co ciekawe, bank mówi, że nadal jesteśmy na przykład 100 tysięcy winni. Ale powiedzmy, spłaciliśmy 120 tysięcy złotych, więc mamy nadpłatę. Bank będzie musiał nam zwrócić te 20 tysięcy. To jest przy unieważnieniu umowy i tak zwanym rozliczeniu wzajemnym. W sytuacji, gdy to tak jest na przykład przy długich umowach, 20, 30, 40-letnich nawet, kiedy jeszcze nie dopłaciliśmy tej kwoty wypłaconej. Wówczas jest jakaś różnica, to na przykład my możemy bankowi być jeszcze winni te 20 tysięcy. I dlatego daje nam TSUE tą możliwość. Jak masz te 20 tysięcy, to możesz unieważnić umowę, wpłacić do banku te 20 tysięcy i rozstajecie się, tak jakby umowy w ogóle nie było. A jeżeli te 20 tysięcy, nazwijmy, no, robi się 200 tysięcy niedopłaty. Niedopłaty w stosunku do tej kwoty, którą nam bank wypłacił, to wówczas właśnie zamieniamy na ten kredyt de facto złotowy, oprocentowany na przykład Liborem, jeżeli taki wskaźnik został wstawiony, bo znam umowy, co ciekawe, gdzie było tych wskaźników kilkanaście. Poza Liborem, czyli tym wskaźnikiem związanym z frankiem szwajcarskim, były również inne wskaźniki. To też jest ciekawostka. Więc pytanie, jak się tutaj jeszcze sądy zachowają, ale uważam, że w takim przypadku właśnie będą musiały usunąć całą tą klauzulę i tylko i wyłącznie dać możliwość unieważnienia tej umowy. W sytuacji, którą na przykład podałem, tutaj przykłady, że straciliśmy na przykład mieszkanie, bo nam komornik zlicytował. Co w takiej sytuacji? Tak jak powiedziałem, mamy te 3 lata tak naprawdę. Jeżeli do tej pory nie walczyliśmy o zwrot i tak dalej, jakiekolwiek działania nie podejmowaliśmy, to mamy 3 lata na dochodzenie w sądzie z powrotem. Wracamy do tego, że jest to TSUE orzekł, że te umowy były nieważne, więc jest to trudna droga. To na pewno jest bardzo trudna droga, ale myślę, że warto ją podjąć i na pewno stowarzyszenie też będzie pomagało takim osobom. Zresztą takie wygrane już są. Takie wygrane są, gdzie kredytobiorcy spłacili i to mówimy na przykład ze stycznia albo z lutego, w tej chwili nie pamiętam, ale z początku tego roku mamy wyrok, w którym mało tego, to byli przedsiębiorcy, więc mali przedsiębiorcy. Więc tutaj też było bardzo istotne, że sąd zasądził mimo to, tak jak klientowi indywidualnemu, spłacony już wcześniej kredyt, zwrot tego, co bank niesłusznie pobrał. Mówimy o kredytach indeksowanych w helweckiej walucie, a w sytuacji, jeżeli wzięliśmy kredyt we frankach i de facto te franki otrzymaliśmy i te franki spłacamy, to czy tutaj możemy się powołać na wyrok TSUE, czy nie? Jest 1%, dosłownie, 1% kredytów stricte frankowych. Czyli osoby często zarabiające we franku, na przykład pracujące w Szwajcarii, kredyt był de facto udzielony we franku i był spłacany we franku. I nie ma tam żadnej klauzuli przeliczeniowej. I to jest 1 do 2% zgodnie z danymi, do których mamy dostęp. Taka jest to liczba tych kredytów. One zresztą nadal, przecież dzisiaj nadal możemy iść po kredyt de facto frankowy, tak?
pod konkretnymi warunkami, właśnie między innymi dochody z franka. Więc tego typu kredytami się nie zajmujemy. Zajmujemy się kredytami wyłącznie, które mają jakąkolwiek klauzulę przeliczeniową. Czyli osoby, które posiadają kredyt złotówkowy indeksowany w euro, tak samo indeksowany albo denominowany, albo też waloryzowany, to są trzy różne metody przeliczania tego. W 2011 roku przyjęto ustawę, tak zwaną spreadową, która właśnie wprowadzała tego typu zasady i tego typu umowy. Wcześniej, przed 2011 rokiem, banki udzielając tego typu kredytów robiły to bezprawnie, ponieważ na rynku nie można było tego robić. I to jest właśnie clue, tak? To jest podstawa uznania tych kredytów i tych zasad przeliczania za niezgodne z prawem. Nie było podstawy prawnej, by móc coś takiego w ogóle robić. I do 2011 roku ludzie, którzy posiadali tego typu kredyty, musieli spłacać to po tabeli bankowej. To już bardzo różnie było. Słyszeliśmy o różnych tabelach, o różnych sposobach przeliczania. To w większości nie ma żadnego znaczenia. Tu banki się upierają, jakby robiąc nieco krok wstecz. Byłem ostatnio w sądzie apelacyjnym, gdzie przedstawiciele bankowi, prawnicy właściwie wprost powiedzieli, że możemy uznać, de facto możemy uznać, że to przeliczenie, samo przeliczenie jest abuzywne, czyli niezgodne z prawem. To padło z ust prawników bankowych. Ale przy zachowaniu na przykład, ale przeliczmy te kredyty po kursie średnim albo jakimś innym, który sobie sąd może wymyślić. I tu już, bo tego typu orzeczenia bardzo często zaczęły stosować sądy, więc banki już przyzwyczaiły się do tego, że no jednak muszą ustąpić, bo wiedzą, że złamały prawo, że te umowy są niezgodne z prawem, więc starają się jakby coś dać, tak, w cudzysłowie dać, bo tak naprawdę niewiele to zmieniało dla kredytobiorcy. A TSUE mówi, nie, żaden sąd polski w myśl prawa polskiego, to jest bardzo ważne, w myśl prawa polskiego oraz w myśl prawa Unii Europejskiej nie może podstawić nic więcej. Po prostu, skoro coś jest nieważne, to jest nieważne. Umówiliśmy się, tak, że ja biorę kredyt od banku w takiej kwocie. Jest artykuł prawa bankowego, który mówi, w jaki sposób powinienem spłacać ten kredyt. Czyli oddaję to, co mi bank pożyczył i ja to robię. I powinno to być oprocentowanie jeszcze, tak? Marża plus jakiś wskaźnik, rynkowy wskaźnik, konkretny wskaźnik, który ja jako klient mogę w każdej chwili sprawdzić. A w tych przypadkach, tych kredytów, chodzi o to, że ja nie mogę tego sprawdzić, bo właśnie jest jakaś tabela kursowa, do której się odnosi. Banki często w sądach są przyłapywane na tym, że nawet nie wiedzą, jaka to jest tabela. Stosują czasem kilka tabel dziennie dla kredytów frankowych, dla klientów indywidualnych, dla klientów, nie wiem, jako biznes i tak dalej, i tak dalej. Często było przy udzieleniu przecież też banki przeliczały. Nim nam wypłaciły, to też przeliczyły to. Tak jak mówiłem, że mamy zupełnie różne kwoty. Nim otrzymaliśmy w ogóle jakąkolwiek kwotę, pieniądze, które nam wypłacono, to już były różne kwoty. I banki też nie wiedzą często, bardzo często. Mogę wskazać naprawdę konkretne wyroki, konkretne sprawy, gdzie pracownicy banków mówili, nie wiem, przepraszam, ale nie wiem, jakim kursem zostało to przeliczone. Czyli klient od początku umowy nie wiedział de facto, jakie pieniądze otrzymuje, od jakiej tej kwoty udzielonego kredytu jest mu oprocentowanie liczone, raty liczone, więc de facto nie wiedział nic. I to jest właśnie całe to oszustwo. Dzisiaj mamy jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie kredyty złotowe, stricte złotowe, które są oparte o wskaźnik WIBOR. A czymże jest WIBOR? To jest ten międzybankowy wskaźnik pożyczek. I co się stanie za 2 lata de facto?
WIBOR musi zostać usunięty i zmieniony na inny wskaźnik. Tutaj państwo musi się zastanowić. Okazuje się, że banki nie stosują wskaźnika rynkowego, bo WIBOR nie jest wskaźnikiem rynkowym, tylko wskaźnik, który same sobie ustalają. To banki mówią, ile znowu my, jako kredytobiorcy, złotowi mamy zapłacić. A Unia Europejska powiedziała, to jest niezgodne z naszym prawem. Mieliśmy sytuację na przykład na Liborze, gdzie były bezprawne działania banków, no, korporacji międzynarodowych, gdzie bezprawnie zawyżano lub zaniżano ten wskaźnik i po prostu nadzór Unii Europejskiej nałożył miliardowe kary na banki, które tego typu działalność się dokonywały. Stąd właśnie, jakby w konsekwencji tego, uznano te wskaźniki za nierynkowe. I mamy WIBOR dzisiaj nierynkowy. Pytanie, czy przy takim precedensie, przy takiej sytuacji, jaką mamy dzisiaj z TSUE, kredytobiorcy złotowi nie powinni się zastanowić, przeliczyć, czy faktycznie ich kredyty również są nieważne i czy nie opłaca się ich unieważnić. I tutaj w tym momencie musimy postawić kropkę, a wszystkich Państwa, którzy posiadają takie kredyty, proszę się dokładnie zastanowić. Dziękuję bardzo za te wyczerpujące odpowiedzi. Moim Państwa gościem był Mariusz Zając, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.